15 rok akademicki zainaugurowała dziś Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska imienia papieża Jana Pawła II w Suwałkach. Data inauguracji jest oczywista. Dziś przypada 33. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Z tej okazji była uroczysta msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, wystąpienia władz, uczelni i przybyłych gości. W tym roku mury suwalskiej uczelni zasiliła prawie setka nowych studentów, którzy będą kształcić się na wydziałach administracji i pedagogiki. To zdecydowanie mniej niż przed 15 laty, kiedy szkoła rozpoczynała swoją działalność. Niestety, jak mówi ksiądz Jary Masykulski, kanclerz uczelni, niż demograficzny wkracza również do wyższych uczelni. Ten niż dotyka wszystkich. Widzimy od właśnie 5 lat taką tendencję, że każdy pierwszy rok to jest 1/3 trzeciego rocznika. I taka tendencja niestety jest we wszystkich uczelniach, które widzą, odczuwają ten po prostu niż demograficzny. Oczywiście to też się wiąże z tym faktem, że 14 lat temu byliśmy 136. uczelnią, a dzisiaj jest tych uczelni ponad 450. Po 15 latach szkoła ma ugruntowaną pozycję. Jej mury opuściło 6 tysięcy absolwentów. Dzięki zdobytym umiejętnościom wielu z nich zdobyło lub utrzymało pracę. Uczelnia może zaoferować przede wszystkim poziom kształcenia, jakość kształcenia. Zawsze przyświecała mi taka idea, żeby na naszej uczelni nie było jakichś pozorów nauki, ale żeby rzeczywiście to spotkanie z nauką ludzi miało też znamiona pewnej przygody, fascynacji, żeby się właśnie nie tylko zdobyć wykształcenie i zawód, ale poszerzyć również swoje horyzonty. Nowy rok akademicki i 15-lecie powstania WSSM zbiegło się z końcem pracy w uczelni profesora doktora habilitowanego Jana Terelaka. Profesor był ze szkołą od początku. Teraz zamierza wykładać na uczelni w Białymstoku i jak dotychczas na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozstaję się z dwóch powodów. Po pierwsze, że byłem 8 lat rektorem. Pracowałem także równocześnie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. A w tej chwili mogę kontynuować to, co zacząłem w tej szkole, mianowicie przez 3 lata prowadziliśmy studia psychologiczne na kierunku psychologii. Z różnych względów musieliśmy te studia zakończyć, ponieważ one są dość drogie. W tej chwili od tego roku rozpocząłem studia w Białymstoku, więc nie uciekam z regionu, mimo że nadal mieszkam w Warszawie i nadal pracuję w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednak ten region po prostu polubiłem.